Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej. Jeżeli posiadacie własną firmę albo w najbliższej przyszłości chcecie założyć własny biznes, to powiem Wam, jakie cechy warto w sobie pielęgnować, aby osiągnąć sukces. Powiem Wam, jakie cechy posiadają przedsiębiorcy, którzy zazwyczaj osiągają najlepsze wyniki i efekty. No i oczywiście, jeżeli materiał Ci się spodoba, to standardowo proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę, ale przede wszystkim proszę Cię o komentarz, ponieważ chcę poznać Twoje zdanie w danym temacie. Więc daj mi znać pod tym nagraniem. Zaczynajmy, przejdźmy już do materiału. Po pierwsze, nastawienie na działanie. Przedsiębiorcy, którzy osiągają najwięcej, to są ludzie, którzy są nastawieni na działanie, na praktykę. Chcą od razu przejść do działania. Mają jakiś pomysł na produkt czy usługę i od razu chcą to sprzedać. Zastanowić się, jak mogą to sprzedać, jak mogą znaleźć powtarzalny proces sprzedaży, co mogą zrobić, żeby klienci od nich kupili. Nie zbierają przez 2 lata informacji, tylko od razu działają, a w międzyczasie zdobywają wiedzę. Dam Ci przykład mojego znajomego. Jest właścicielem kilku spółek i usłyszał ode mnie o inwestowaniu w nieruchomości, o tak zwanym flipowaniu. Co zrobił? Przeczytał tylko jedną książkę na ten temat, a następnie kupił 2 mieszkania. Dopiero teraz ma zamiar udać się na kolejne seminarium po to, żeby zdobyć wiedzę, która pomoże mu osiągnąć efekt skali. I to jest właśnie odpowiednia postawa, odpowiednie działanie. Musisz być bardziej nastawiony na praktykę. Ludzie, którzy osiągają w biznesie więcej, po prostu popełniają mnóstwo błędów, działają, szukają powtarzalnych metod, szukają jakichś rzeczy, które dadzą im po prostu, pozwolą im zrealizować ten cel, który chcą zrealizować. Musisz działać, musisz być nastawiony na działanie, na praktykę, musisz popełnić mnóstwo błędów i uczyć się z tych błędów, co masz robić, żeby być bardziej skutecznym. Wiedza jest ok, wiedza pozwala Ci się rozwijać szybciej, popełniać mniej błędów, ale jeżeli nie będziesz nastawiony na działanie, to też nic nie osiągniesz. Po drugie, umiejętności, które posiada pracownik etatowy, to nie są te same umiejętności, które powinien posiadać przedsiębiorca. Co więcej, jeżeli dopiero zaczynasz ze swoją firmą, to umiejętności, które pomogą Ci wystartować, to nie są te same umiejętności, które będą pomagały Ci skalować biznes i mogą być wręcz nawet szkodliwe. Na początku bardzo ważne jest to, żeby przetrwać, więc musisz podejmować decyzje w locie, musisz być tak naprawdę całą firmą, ale w pewnym momencie będziesz się musiał nauczyć, w jaki sposób spychać odpowiedzialność na inne osoby, w jaki sposób budować zespół, w jaki sposób po prostu inwestować i tak dalej, i tak dalej. Więc umiejętności, które będą potrzebne na początku, to nie są te same umiejętności, które będą potrzebne Ci później. Więc będziesz musiał zdobyć szereg nowych umiejętności, których aktualnie nie masz albo aktualnie ich nie potrzebowałeś. Więc przygotuj się na to, że dobry przedsiębiorca musi cały czas się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Po trzecie, musisz być odporny na wiele czynników, na stres, na krytykę. Zobacz, jako pracownik etatowy idziesz sobie do pracy na 9, wracasz o 17, nic Cię nie interesuje. Masz to totalnie gdzieś. Chcesz zrobić swoje i dostać swoje wynagrodzenie. Jako przedsiębiorca, szczególnie na początku, masz mnóstwo stresu. Zastanawiasz się, jak przetrwać. Czy będziesz miał na płacę dla pracowników, czy będziesz miał sam na swoją wypłatę. Takie rzeczy się zdarzają w firmach, więc musisz mieć tego świadomość, musisz być po prostu odporny. Z czasem tą odporność nabywasz, z czasem po prostu rozwijasz firmę, Twoja firma jest bardziej stabilna, masz zapewniony cash flow, masz oszczędności, ale na początku, szczególnie na początku, jest ogromny stres, do którego się musisz przyzwyczaić. Opowiem Ci teraz ciekawą historię, która daje wiele do myślenia. Była sobie kiedyś pewna firma prawnicza, która odnosiła niesamowite sukcesy. Prezes i cały zarząd jeździli super sportowymi samochodami, jeździli na wycieczki, tonęli w luksusie. Ale prawda jest taka, że na sukces tej firmy pracowało kilku prawników, wybitnych prawników, którzy wygrywali non-stop różne sprawy i dzięki temu firma się rozwijała. Więc pewnego dnia jeden z tych prawników chciał być wspólnikiem w tej firmie. No i powiedzieli mu tak, że jeżeli wygra kolejną sprawę, to będzie wspólnikiem. No i naraz się okazało, że faktycznie wygrał tą sprawę i stał się wspólnikiem. Na posiedzeniu zarządu usłyszał, że w tym miesiącu trzeba dołożyć do kasy firmy po 10 tysięcy. Każdy ze wspólników musi dołożyć do kasy firmy 10 tysięcy. Wtedy się oburzył i powiedział, jak to? No przecież widziałem, że jeździcie sportowymi samochodami, jeździcie po wycieczkach różnych, macie mnóstwo pieniędzy, a dlaczego ja teraz nie dostanę swojej wypłaty i muszę dołożyć 10 tysięcy? No i wtedy powiedzieli mu tak, słuchaj, jeżeli firma ma naprawdę świetny okres, to my mamy z tego pieniądze, oszczędzamy sobie te pieniądze, możemy sobie na wiele pozwolić, ale w momencie, kiedy firma ma kłopoty, ma na przykład gorszy okres, musimy dołożyć i wtedy dokładamy i nikt nie widzi w tym najmniejszego problemu. Na tym polega prowadzenie firmy. Więc jeżeli masz
fajny okres, okres prosperity, to zarabiasz. Jeżeli masz okres trudniejszy, no to musisz dołożyć. I ty w tym momencie jako wspólnik musisz dołożyć. I w tym momencie jesteś właścicielem. Więc ta historia pokazuje, jak wygląda rzeczywistość w firmie. Czasami masz świetne okresy, gdzie pieniądze spływają na ciebie z różnych stron, masz mnóstwo zleceń i nie wiesz, co z kasą robić, a czasami masz naprawdę trudne okresy i wtedy chcesz tylko po prostu przetrwać. Jeżeli w odpowiedni sposób zarządzasz swoją firmą, to nie musisz się martwić, ponieważ firma ma naprawdę mnóstwo pieniędzy w kasie i nawet jeżeli jest jakiś gorszy okres, masz oszczędności, które możesz wykorzystać. Masz też zespół, który może ci pomóc w trudnych sytuacjach. Ale pamiętaj o tym, że prowadzenie firmy to jest stres i musisz się na niego przygotować. Kolejny punkt. Schowaj swojego do kieszeni, przyzwyczajaj się do porażek i do odrzucenia. Widzisz, to nie jest tak, że klienci są źli, że rynek jest zły. To jest normalne i naturalne, że na początku będziesz częściej słyszał słowo nie niż słowo tak. Jest to związane z tym, że nie masz skutecznego, powtarzalnego modelu sprzedaży. Nie wiesz, w jaki sposób prezentować swój produkt, nie wiesz, jak prezentować swoją ofertę, nie wiesz, jak sprzedawać, nie masz odpowiednich umiejętności, więc klienci ci mówią nie. Im będziesz lepszy, tym po prostu będziesz skuteczniejszy. Bez problemu będziesz pokonywał opory, jakieś obiekcje klientów, będziesz sprzedawał w bardzo skuteczny i przewidywalny sposób. Na początku będziesz częściej słyszał słowo nie i się do tego przyzwyczaj. Kolejny punkt. Biznes to są problemy i problemy są dane przedsiębiorcy po to, żeby nauczył się, w jaki sposób sobie z nimi radzić. A problemy same w sobie są dla ciebie szansą. Skoro ty masz ten problem, to inni ludzie mają podobny problem, więc możesz to wykorzystać, aby stworzyć kolejny produkt czy usługę i wykorzystuj problemy w biznesie jako szansę. Więc pomyśl o tym, jak możesz rozwiązać problem, jak nie dopuścić do tego problemu kolejny raz oraz w jaki sposób możesz stworzyć produkt i usługę, które rozwiązuje ten problem u innych ludzi. A w ten sposób będziesz miał szansę, żeby zarobić jeszcze więcej. Następna cecha ludzi, którzy odnoszą sukces, to jest patrzenie na sprawy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakbyśmy chcieli, żeby były. Jeżeli masz jakiś problem, to nie udawaj, że tego problemu nie ma. Zdefiniuj ten problem, zastanów się, w jaki sposób go możesz rozwiązać, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej i zacznij działać. Nie możesz udawać, ignorować, udawać, że tego problemu nie ma. On po prostu jest. Więc musisz zastanowić się, w jaki sposób go rozwiązać. Bardzo często ludzie widzą, że nawet wiedzą, że mają problem w biznesie, wiedzą, że mają problem z płynnością, że jest coraz mniej kasy w firmie, że mogą mieć kłopoty, problemy za jakiś czas, ale starają się tego problemu nie dostrzegać. Więc przedsiębiorcy, którzy osiągają sukces, widzą sprawy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chcieli, żeby były. Następna cecha przedsiębiorców, którzy osiągają niesamowite sukcesy, jest taka, że potrafią znajdywać odpowiednie osoby, potrafią wyszukiwać talenty, zatrudniać te talenty, a następnie nimi w odpowiedni sposób kierować, żeby zrealizować swoje cele. Widzisz, nie możesz być w swoim biznesie sam. Jeżeli jesteś w swoim biznesie sam, z ewentualnie rodziną, to tak naprawdę nie masz biznesu. Musisz mieć inne osoby, które będą pomagały ci rozwijać twoją wizję, będą ci pomagały rozwijać twoją firmę. A jeżeli znajdziesz osoby, które są utalentowane, które mają odpowiednią specjalistyczną wiedzę, to twój rozwój będzie naprawdę bardzo i to bardzo szybki. Kolejną ważną cechą jest dyscyplina finansowa. Możesz mieć świetną firmę, możesz nieźle prosperować, ale jeżeli nie będziesz dbał o koszty, nie będziesz dbał o dyscyplinę finansową, to tą firmę położysz. Szczególnie jest to ważne na samym początku. Na początku musisz zadbać o to, żeby utrzymywać koszty na jak najniższym poziomie, a mieć jak największe zyski. W ten sposób będziesz mógł odłożyć kapitał, który posłuży ci do tego, żeby odłożyć na tyle dużo pieniędzy, żeby twoja firma mogła działać strategicznie. Bo kiedy ty musisz cały czas wykonywać zlecenia dla klientów, czy kiedy cały czas musisz walczyć o przetrwanie, tak naprawdę nie jesteś w stanie rozwijać się dalej. Więc na początku musisz zadbać o dyscyplinę finansową. A nawet kiedy twoja firma się rozwija, to zawsze dbaj o dyscyplinę finansową. Bardzo często jest pokusa, że kiedy firma się rozwija, to zaczynamy kupować sportowe samochody, zaczynamy jeździć na wycieczki itd., itd. Musisz zadbać o to, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy w kasie firmy. Następną cechą, którą musisz posiąść, to jest umiejętność zarządzania własnym czasem i czasem innych ludzi. To nie jest tak, że przychodzisz na 8 godzin do pracy i przez 8 godzin jesteś produktywny. Musisz zrobić absolutnie wszystko, żeby ten czas, który jesteś w pracy, wykorzystać do maksimum. Tak samo czas swoich pracowników. Widzisz, musisz nauczyć się wyznaczać sobie priorytety i po prostu planować swój dzień. To jest bardzo ważna umiejętność. Kolejna cecha przedsiębiorców, którzy osiągają niesamowite sukcesy, to jest umiejętność podejmowania trudnych decyzji. Na przykład będziesz musiał kogoś zwolnić. Nie jest to łatwa decyzja, ale im szybciej to zrobisz, tym lepiej dla ciebie. Jeżeli jakiś pracownik od dłuższego czasu chce się zwolnić,
ale nie wyłapiesz tego momentu, to ta osoba będzie zachęcała do tego, żeby inne osoby nic nie robiły i żeby poszły w jego ślady. Musisz szybko zlokalizować tą osobę, szybko ją zwolnić i szybko podjąć trudną decyzję. Czasami będzie tak, że wszyscy w zespole będą ci mówili, że masz zrobić tak, a ty będziesz musiał podjąć trudną decyzję i powiedzieć: nie panowie, robimy po mojemu. Więc przedsiębiorcy, którzy osiągają sukces, potrafią podejmować trudne decyzje. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Jeżeli tak, to proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę i o komentarz. Hej, widzimy się następnym razem.